Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning, czyli wasza poranna garść artykułów, które mają pomóc w twoim rozwoju. W dzisiejszym odcinku praca zdalna testera, autofixture, jak z tego korzystać, zyski firmy, jak je liczyć, dlaczego to jest istotne, czy szczęście to jest dobry wyznacznik przy podejmowaniu decyzji. To wszystko już za chwilę. Pokażę wam coś, co już jakiś czas temu miałem pokazać, ale no przez awarię w zeszłym tygodniu nie zrobiłem tego. To co widzicie, to jest fragment mapy myśli, gdzie zbieram różne tematy na IT Morning, zbieram tutaj różne pomysły do przedyskutowania, różne dane. To jest takie, powiedzmy, jedno z moich takich głównych repozytorium wiedzy. I po IT Matters, jak chwilę rozmawiałem z Joanną Moćko, narodził się u mnie pomysł, żeby spisać w sumie wszystkie zmiany, jakie robiłem w IT Morning. Ta lista niestety nie jest kompletna, bo nie wszystko mam zanotowane i wielu takich drobnych zmian nawet nie opłaca mi się zapisywać, więc chciałbym, żebyście jedynie zobaczyli, jakie to jest ogromne. I to nie jest pełna lista, jak wam mówię. Nawet już październik dorobił się trochę różnych rzeczy, które były warte zapisania. To się bardzo rozrasta. Wiele z tych eksperymentów wynika z po prostu mojej woli eksperymentacji i próby ulepszenia tego, ale jest tutaj także dużo rzeczy, które wynikały z feedbacku od was, więc dziękuję wam za to i mam nadzieję, że będziecie dalej mi pomagać ulepszać nasz kanał. A teraz przejdźmy już do artykułów. Pierwszym naszym artykułem jest właśnie o pracy zdalnej. Nie ukrywajmy się, już tyle o tym rozmawialiśmy. Temat jest wałkowany non-stop, ale przez to, że wróciła strefa żółta, ta część osób z nas, która już wróciła do biur, pewno już będzie musiała znowu wrócić na pracę zdalną i warto skorzystać może z tego z okazji, żeby zrobić sobie taką większą retrospektywę, co nam działa, co nam nie działa na tej pracy zdalnej. I ten artykuł trochę patrzył z perspektywy testera. Nie będę doopisywał jego początku, bo to są standardowe dyskusje, ale są pewne rzeczy, które mnie zaciekawiły. Pierwszą rzeczą, co zwróciło moją uwagę, jest, że istotne jest zwiększenie swoich interakcji z deweloperami, żeby trzymać ich bardziej na bieżąco z update'em na temat, jak idzie ci twoje testowanie. A moim zdaniem jest to także w drugą stronę potrzebne, żeby oni trzymali cię na bieżąco w zmianach, jakie idą w historyjkach, żebyś wiedział, jak ci się projekty zmieniają, a także jeśli są jakieś istotne zmiany, co się dzieją w historyjce, żebyś był na bieżąco, jak one się dzieją, bo przyznam się szczerze, te rzeczy też potrafią się zmieniać. I to jest istotne, żeby pamiętać o tych zmianach. Następną taką rzeczą, co się dzieje, to jest, że trzeba być, no właśnie mówić i realistycznie patrzeć, co jesteśmy w stanie przetestować, kiedy jesteśmy w stanie przetestować. Nieważne, czy jesteśmy w biurze, czy jesteśmy w zdalnie, te rzeczy powinny być cały czas na bieżąco, więc to jest punkt, z którym nie ma co dyskutować. Ale co mi się najbardziej spodobało, jest punkt na temat właśnie continuous asking, czyli ciągłym pytaniu się. Jeśli mamy komunikację asynchroniczną, czyli Slacka i tak dalej, jeśli wyrobimy sobie nawyk, że deweloperzy nie muszą ci odpowiadać natychmiast, w sumie to jest super rozwiązanie. Co to znaczy? Można pisać pytania, jak nam się rodzą, a deweloper zerknie i odpowie na nie w swoim czasie. Jeśli potrzebujemy coś natychmiast, to w sumie możemy znaleźć jakiś inny sposób komunikacji z nim, na przykład bezpośrednio wiadomość, a na przykład na jakimś kanale trzymać pytania, które można odpowiedzieć, kiedy ma się chwila. Ten pomysł mi się spodoba bardzo, bo korzysta właśnie z możliwości pracy zdalnej. Wykorzystuje tą asynchroniczność i wynikające z tego zalety i wady, więc warto o tym pomyśleć. Naszym następnym artykułem jest autofixture, a raczej artykuł Jarka Stadnickiego na ten temat. Ale zanim przejdziemy do tego artykułu, chciałbym trochę zwrócić uwagę na dyskusję na ten temat na Twitterze. Cezary Piątek podniósł temat, że no tak naprawdę nie lubi ani autofixture, ani Xunita.
Dlaczego nie lubi autofiction, nie rozpisał się tutaj, ale przedstawił swoje problemy z X-Unitem. Jest to dlatego fajna dla mnie sprawa, bo bardzo rzadko kiedy słyszę się coś o negatywnego X-Unicie. Ja osobiście myślę, że jeśli chcecie pisać testy Selenium, czy jakieś po prostu ogólnie end-to-endowe testy, N-Unit daje o wiele więcej opcji niż X-Unit, a przynajmniej parę lat temu. Ja bardzo lubię bawić się X-Unitem przy jakichś testach jednostkowych, przy testach API też w miarę się nadaje, ale trochę mi brakowało w nim rzeczy, które byłyby potrzebne pod właśnie testowanie takie end-to-endowe. I one wynikają kompletnie z założeń tego frameworka i idei twórców, więc to nie jest za bardzo aż taki wielki problem wynikający z tego. Po prostu nie jest narzędziem stworzonym do tego. Więc fajna dyskusja, ale co mi się bardzo spodobało, ten artykuł na temat właśnie autofixture. Dla osób, które nie wiedzą, autofixture to jest w pewnym sensie generator danych, który odciąża nas w testach jednostkowych od właśnie potrzeby samotworzenia danych testowych. Jest to zwłaszcza przydatne, kiedy mamy dużo danych, które trzeba wygenerować, a które nic nie wnoszą do testu. W wypadku używania autofixture w testach wyższego rzędu możemy się czasami na tym przejechać, no bo czasami u nas już konkretne dane mają duży wpływ na powtarzalność. Więc wtedy warto o tym pomyśleć, czy na pewno to jest dobre rozwiązanie. No i o czym tutaj jeszcze warto było wspomnieć? Artykuł mi się spodobał przez to, że używa bardziej skomplikowanego przykładu. Autofixure jest fajne, ale blogi twórców są trochę stare i kiedy ja sam chciałem pokorzystać z różnych rozwiązań, to już niestety było problematyczne. Parę rzeczy nawet nie nazywało się tak, jak znajdowałem w blogpostach. Dokumentacja też nie była super świeża, więc takie posty jak ten w wypadku właśnie autofixture są dość dobre, bo macie przykład, który jest nietrywialny, na którym można właśnie to zobaczyć, jak to działa i no to jest super sprawa. Autor też dość fajnie właśnie tutaj rozpisuje, co zrobił, dlaczego to zrobił. Brakuje mi trochę większej uzasadnienia pewnych decyzji, które podjął w tym kodzie, ale jest i tak to dobre rozwiązanie. Przy okazji, skorzystaliśmy tutaj, zwróćcie uwagę na wrzutkę z GitHuba, czy kiedy właśnie mamy kod wklejony i on jest niestandardowy w wielkości ekranu. Żebym mógł przewinąć ten kod, muszę zjechać kompletnie na sam dół, żeby móc użyć tego przewijania. A jak wejdziemy sobie w ROA, to jest taki no bardzo bezskładnie. No cóż, wszystko ma swoje problemy. Kolejnym naszym artykułem jest Radek Maziarka. Mówi o wskaźnikach wyprzedzających i opóźnionie, jeśli chodzi o zyski firmy, jaki to ma wpływ na upadek, czy prosperity. Przyznam się szczerze, artykuł jest bardzo ubogi. Nie wyniosłem z niego aż tak dużo, jakbym chciał. Radek miewał lepsze artykuły, ale moim zdaniem jest to temat bardzo interesujący i jakby to było takie właśnie otwarcie do dalszej dyskusji w tym temacie, moim zdaniem to może być super. Radek szybko wyjaśnia, czym są wskaźniki właśnie te wyprzedzające i opóźnienia. I podaję przykład, że na przykład nasze zarobki w tym miesiącu to są te wskaźnik opóźniony, czyli on już świadczy o czym co było. I tak naprawdę, że w tym miesiącu mieliśmy na przykład 10 milionów zysku, to nie znaczy, że za miesiąc nie będziemy mieli zero. A że wskaźniki o tym, ile mamy jakichś przygotowanych ofert, ile mamy właśnie już zakontraktowanych klientów i tak dalej, to są wskaźniki, które mówią nam, jak nasza przyszłość będzie wyglądała. Bardzo upraszczam. I mniej więcej autor o tym tutaj zaczyna temat i o tym, jak właśnie łatwo się mierzy wskaźniki opóźnione i jak trudne są te wskaźniki wyprzedzające, jak łatwo to może doprowadzić do błędu. Ja osobiście mam nadzieję, że autor zgłębi ten temat i trochę go bardziej rozpisze, ale tak jak powiedziałem, to jest dobry punkt do zaczęcia dyskusji. No i na zakończenie o szczęściu. A dokładnie,
Jak to szczęście nie jest dobrym wyznacznikiem przy podejmowaniu decyzji? Podjęcie decyzji na zasadzie takiej, czy będę szczęśliwy, jak to zrobię, źle się kończy. No, trochę się z tym zgadzam. Ja od czasu do czasu mam taki bardziej impulsywny zakup. Jest to jakiś taki chwilowy wyższał ten endorfin, który mnie robi bardziej szczęśliwym, ale później nie zawsze to się dobrze kończy. I autor buduje tu argumentację na bazie tego, że powinniśmy zadać sobie pytanie, czy ta decyzja, on używa słowa enlarge, ja myślę, że rozwija mnie, czy mnie po prostu cofa. I argumentuje, że po pierwsze szczęście jest bardzo trudne w mierzeniu, a jednak decyzję, czy to jest coś, co cię rozwinie, czy cię będzie cofało, jest o wiele łatwiejsze podjąć. I nie zawsze jest to, no i praktycznie zawsze da się to ustalić. Podaję przykład na przykład maratonu, że jeśli będziesz chciał przebiec maraton, będziesz musiał popracować, porozwijać się w tym kierunku i to między innymi pomoże ci zbudować dyscyplinę, która będzie ci później służyła. I to jest właśnie takie coś, co cię rozwija. Niekoniecznie może być to najbardziej optymalna ścieżka do rozwoju, ale jednak jest to rozwój. Przyznam się szczerze, pomysł mi dał dużo do myślenia, bo na przykład słucham podcast, co się nazywa Happiness Lab. Tak, Happiness Lab. I oni poruszają tam właśnie taki temat, że szczęście, mamy jakąś naszą domyślną wartość i wszystkie nasze odskoki prędzej czy później wrócą do tej wynormowalnej wartości. Więc faktycznie kierowanie się szczęściem przy podejmowaniu decyzji może nie być najlepszą opcją. Ale co ja tam mogę wiedzieć? A to pytanie do was. Jak bardzo szczęście nie jako, że łódź szczęścia, tylko po prostu wasze wewnętrzne szczęście ma wpływ na wasze decyzje. Chętnie się dowiem. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że ze mną byliście. Nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, komentować i do zobaczenia jutro.